Witam was ponownie, Pirat Wojtek wita was na kolejnym Sztormbajaniu. Dzisiaj opowiemy sobie o bardzo sławnym chińskim admirale. Chiny, przypominam, są tutaj w tym rejonie globusa, Azja Wschodnia, od dawna wielki kraj. 600 lat temu w Chinach na morzu zdecydowanie panował admirał Zhong Hoe. Chciałbym, nim zacznę o nim opowiadać, wprowadzić was w chiński klimat, bo jednak w Chinach jest zupełnie inaczej niż w Polsce. Praktycznie wszystko jest inne. Chciałbym wam puścić na początek, żeby wprowadzić w klimat, taki krótki filmik o restauracji śpiewających kelnerów w Szanghaju. To jest właśnie nasz sławny admirał Zhong Hoe. W 1420 latach w Chinach zaczęto budować duże statki. Nazywały się statki skarbowe, miały ożaglowanie dżonek. I popatrzcie, na tym zdjęciu mamy porównanie statku Kolumba oraz dżonki chińskiej Zhong Hoe. Taki statek Kolumba miał koło 30-40 metrów długości, a dżonki Zhong Hoe, dżonki skarbowe, dochodziły aż do 150 metrów długości. Kolumb mógł zabrać na pokład do 40 osób, a na takich dżonkach skarbowych pływało nawet do 1000 ludzi. Zhong Hoe zbudował 10 takich wielkich dżonek i wyruszyli w wielką ekspedycję w 90 jachtów. 10 dżonek skarbowych i 80 mniejszych dżonek. Chcę wam pokazać, jak takie dżonki wyglądały. To jest obraz namalowany przez malarza. Trudno powiedzieć, czy one dokładnie tak wyglądały, bo niewiele dokumentów się zachowało, ale zwróćcie uwagę. Tutaj mamy 8 masztów, olbrzymi pokład. Oni zabierali na te ekspedycje oceaniczne, oprócz marynarzy, naukowców, zabierali bydło, zabierali najlepsze rzeczy, które Chiny wtedy miały. Chcieli po prostu pokazać światu, jak bogate i jak bardzo rozwinięte są Chiny. Nie próbowali z nikim wojować, próbowali pokazać swoją siłę i w ten sposób pozyskiwali zwolenników na świecie. Oni wypłynęli w długą ekspedycję, nie wiadomo dokładnie, gdzie popłynęli. Wiemy na pewno, że pływali po całym Oceanie Indyjskim, ale potem pokażę wam, jakie jeszcze inne trasy mogli odbyć. Przypatrzmy się pokładowi takiego statku skarbowego. Zobaczcie, tam jest na nim dużo łodzi, bo taki statek oczywiście miał dość duże zanurzenie, więc nie mógł podejść do brzegu. Ale były takie łodzie, którymi potem można było się komunikować z brzegiem. Nawet do 1000 ludzi pływało na takiej dżonce skarbowej. To są miejsca, gdzie ja miałem okazję być w Chinach. Tam uczyłem żeglowania przez 2 lata. I praktycznie we wszystkich tych miejscach widywałem ślady tych dżonek skarbowych. Wielu Chińczyków dużo wie o swoim admirale Zhong Hoe. I bardzo dużo się o nim dowiedziałem. W jednym z miast spotkałem wręcz pomnik, który jest kopią, zmniejszoną kopią takiej dżonki skarbowej. Patrzcie, jaki to jest
potężny okręt. Pamiętajmy, że one były budowane 600 lat temu. Spotkałem także na jednych targach żeglarskich takich budowniczych dżonek, którzy umieją zbudować taką dżonkę, jak budowano za czasów Zhonghe. Umieją zbudować dżonkę do 40 metrów długości, ale nie mają dużo zamówień, dlatego żyją z tego, że robią miniatury takich dżonek. To jest akurat taka dżonka w skali 1 do 50. Taką dżonkę każdy Chińczyk chce mieć w domu jako eksponat, dlatego oni robią dość dokładne kopie, ale produkują także małe dżonki długości około 8-10 metrów, na których można żeglować, a jednocześnie są tak ożaglowane, jak były ożaglowane dżonki Zhonghe. Pamiętajmy, że teraz w żeglarstwie mamy dużo różnych udogodnień. Jak się przyjrzycie temu zdjęciu, to zobaczycie Lazy Jacki. Oczywiście tutaj są Lazy Jacki. Lazy Jacków na dżonkach Zhonghe nie było, no ale tutaj, żeby ułatwić żeglugę, ci budowniczowie zbudowali właśnie taką pięknie kolorową dżonkę. Ale to są także dżonki zbudowane stosunkowo niedawno przez tych budowniczych. Ta na zdjęciu ma długość około 35 metrów. Służy głównie wożeniu turystów. Odbywają się tam rauty, przyjęcia i używana jest na krótkie rejsy. Ta z przodu też służy do podobnych celów. Zobaczcie, tu jest taki potężny bęben i żagle, ożaglowanie typu dżonka, podnoszone na tych dwóch masztach z przodu. Tak się właśnie buduje dżonki. Troszeczkę podobnie do łodzi wikingów. Zaczyna się od stępki, potem układa się po szycie, wstawia się dość gęsto ożebrowanie w ręgi. Dlatego takie dżonki są dość mocne. Budowane są oczywiście, tak jak wiele lat temu, z drewna. Tutaj jest początkowa faza budowy. Zobaczcie, potężna stępka i dokładane wręgi. I to jest właśnie ten Zhonghe. Chcę wam teraz pokazać, gdzie ten Zhonghe popłynął. Otóż tutaj mamy Chiny i te czerwone linie pokazują domniemane jego rejsy po Oceanie Indyjskim. Na pewno był w tych miejscach, bo pozostały ślady, kronikarze o nim piszą, ale oprócz tego przypuszczalnie popłynął dalej. Zniszczono niestety dokumenty dotyczące jego rejsów, ale chcę wam pokazać domniemane jego rejsy w formie takiej animacji. 1421 rok. Prawie 600 lat temu, 599 lat temu, ta flota Zhonghe nazywana była flotą skarbową, dlatego że te statki, mówiono o nich, że to są statki skarbowe, bo woziły skarby. I Zhonghe wyruszył z Chin, widzicie tutaj ten jachcik, wyruszył najpierw na południe, wpłynął do cieśniny Malaka, opłynął północne wybrzeża Oceanu Indyjskiego. Tam się rozdzielili na dwie ekspedycje. Część z 90 statków wróciła do Chin, a część popłynęła na południe, opłynęła przylądek Dobrej Nadziei, zatrzymała się na Atlantyku, na wyspach Zielonego Przylądka, a wiemy o tym dlatego, że na wyspach Zielonego Przylądka jest kamień z inskrypcjami po chińsku, z napisami po chińsku i zbadano jego wiek metodą węgla aktywnego C14 i okazuje się, że ten kamień ma około 600 lat. No wtedy na wyspach Zielonego Przylądka na pewno nie było Chińczyków, którzy tam przypłynęli z Europy. Czyli musiał tam być Zhonghe. Potem Zhonghe popłynął, rozdzielili się i jedna grupa popłynęła na Karaiby, a druga do równikowej Ameryki, tam w rejon równika. Dalej ta grupa, która popłynęła na Karaiby, popłynęła w kierunku kontynentu amerykańskiego około 60 lat przed Kolumbem. Popłynęła wzdłuż zachodnich brzegów Ameryki Północnej i teraz posłuchajcie, przypuszczalnie opłynęli Grenlandię, opłynęli od północy kontynent euroazjatycki i wrócili do Chin. Jedna z grup w
wróciła tą samą drogą, którą przypłynęli, bo przypuszczalnie popłynęli znowu dookoła Afryki, przez Ocean Indyjski i wrócili do okolic Szanghaju, bo oni właśnie stamtąd wyruszali. Natomiast następna grupa statków Zhonghe popłynęła wzdłuż Ameryki Południowej na południe, przypuszczalnie odwiedzili Falklandy, popłynęli w rejon Półwyspu Antarktycznego, a następnie popłynęli na wschód w kierunku Australii. Są ślady pobytu Chińczyków na zachodnim brzegu Australii. I potem przypuszczalnie ta grupa wróciła do Chin. Natomiast druga grupa z Falklandów opłynęła przylądek Horn, popłynęła zachodnim brzegiem Ameryki Południowej, przepłynęli przez cały Pacyfik i dopłynęli na Nową Zelandię. W Nowej Zelandii znaleziono już kilkadziesiąt miejsc, gdzie są ślady chińskich dżonek. Ciekawa sprawa, bo te ślady chińskich dżonek są kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza. Długo nie bardzo było wiadomo, o co to chodzi, bo przecież nikt takich okrętów, które ważą wiele ton, nie nosił w górę. Otóż niewiele później stwierdzono, że właśnie w okolicach 1435 roku była jakaś wielka katastrofa na Ziemi. Przypuszczalnie uderzył w Ziemię jakiś wielki meteoryt i powstała wielka fala. I dziwna sprawa, te wszystkie ślady dżonek na Nowej Zelandii pochodzą dokładnie z tego samego okresu. Prawie dokładnie można określić rok jako 1435. Czyli można się spodziewać, że powstała wielka sztormowa fala na oceanie i po prostu wyrzuciła te chińskie dżonki na ląd. Była to wielka katastrofa i też wiemy z historii Chin, że Zhonghe przestał żeglować właśnie w 1435 roku. Wiadomo, że odbyli jeszcze jedną wyprawę, mianowicie popłynęli na zachód przez Pacyfik do zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej, obecne Stany Zjednoczone, po czym wrócili przez Pacyfik do Chin. To są tylko hipotezy. Brytyjski admirał stworzył tą mapę, którą wam w tej chwili pokazuję. Został bardzo skrytykowany przez wielu antropologów i badaczy historii wieków średnich. Ale nawet jeśli 10% z tego, co wam w tej chwili pokazałem, jest prawdą, to i tak jest to wielka rewolucja w odkryciach geograficznych, które doprowadziły do tego, że poznaliśmy całą Ziemię. Pokazuję wam jeszcze raz admirała Zhonghe. Słuchajcie, za rok jest 600-lecie jego wypłynięcia w rejs. Wypłynął w 1421 roku i swoją wielką wyprawę skończył w 1423 roku. Chętnie kiedyś opowiem wam o nim jeszcze więcej.